gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka, nie Polczaka, nie nierasaka, nie Ciężniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Dzień dobry, to jest kolejny odcinek quizu, odcinek specjalny, jak co tydzień, ale tym razem wyjątkowo specjalny, ponieważ naszym gościem jest przyszły premier Rzeczypospolitej Polskiej Janusz Piechociński. Były wicepremier Rzeczypospolitej Polskiej Janusz Piechociński. Ale przyszły premier. Nie, ja wybieram się na boisko, proszę pana. To znaczy? No, zamierzam powołać was do jakiegoś składu i rozegrać nową ligę byłych piłkarzy, byłych komentatorów i wszystkich tych, którym piłka polska jest bliska, a jesteśmy przecież tuż po głosowaniu i te mistrzostwa, które są przed nami, będą mistrzostwami, uwaga, ważnymi. Tak? No masz. Zarobiliśmy największe w historii pieniądze poprzez awans, to już za nami. Po drugie, to jest dziewiąty występ. Kto strzela u nas najwięcej bramek? Dziewiątka. Z kim się mierzymy? Lato. Z Argentyną się mierzymy. Messi. Tak? Z Argentyną. No. A Kowala by pan powołał? No, oczywiście, na jaką pozycję? Na skrzydłowego czy na napastnika? No ale pamięta pan, kiedy Kowal tamtych bramek nawrzucał i kiedy zajęliśmy ważne miejsce? W 92. 30. Co 30? Lat. Temu. Tak. Mije. Ale chcę zapytać, czy był pan kiedykolwiek blisko objęcia funkcji premiera? Nie. I nie pragnąłem być premierem, bo zdaję sobie sprawę, ile roboty było na funkcji wicepremiera, a co dopiero premiera. Przecież to tylko kłamać cały czas. Ale odróżnia pan słowotwórstwo od pracy, proszę pana. No, tak. Są miejsca w Polsce, gdzie się pracuje, także w polityce. Okay. No, nie widział pan, co się wydarzyło, kiedy był Sousa? No on nie pracował. No właśnie, czyli nie dostał premii za awans. Nie dostał. No, a człowiek, któremu nie wyszło na koniec w Legii, wyszło mu w reprezentacji. Widzi pan, jaki ten świat jest zmienny? Ale były prezes PZPN-u Zbigniew Boniek napisał, że Paulo Sousa zdobył 20 punktów. I dzięki temu awansowaliśmy, my ze Szwecją się nie liczy. O człowieku, dobrze, tego nie napisał. O człowieku, tak, który strzelił 3-0 w ważnym meczu w mistrzostwach, w którym zajęliśmy trzecie miejsce, zawsze będę mówił tylko dobrze. Nie, nie, no, ja za to, co za pierwszą kadencję, to tak, za drugą już troszeczkę. No ale znowu ocenia pan. Ale nie, tylko że. Funkcję. Nie, funkcję tak, ale, no. No, ale teraz akurat, że nowy prezes awansował, tak, bo powiedzmy sobie jasno, że to jest nowego prezesa sukces, bo zatrudnił szkoleniowca, który polskiego, dał awans. Po doświadczeniach pan powiedział, że zarobiliśmy mnóstwo pieniędzy, to dzięki właśnie prezesowi, który i selekcjonerowi plus piłkarzom, no ale Zbigniew Boniek chwalący Sousę za 20 punktów w grupie z San Marino i Andorą, no to tak troszeczkę no, odlot, nie? Wie pan, w 2015 miałem spotkanie z następcą tronu, który był wtedy bardzo ważnym, jest akcjonariuszem Manchesteru City, i mi mówił, że nie wyszedł mu ten sezon ostatnio, a długo zaczęliśmy, nie zarozmawialiśmy o gospodarce. Pierwsze 45 minut to było piłce, kiedy zobaczyłem, jakie ma elementy w swoim gabinecie za sobą. No i mówi, nie wyszedł nam ten sezon, ale się pan, panie premierze, martwi, 360 milionów euro i wygrywamy. I to był ten sezon, w którym Leicester zaskoczył wszystkich i znowu popędził ten Manchester. Niech pan patrzy teraz, co się dzieje z tym Manchesterem. Kwitnie. No widzisz, słyszałeś? Przecież? No. Tak, panie Janusze? Tak, kwit? Ktoś do pana Janusza, panie premierze. Czyli już był. Ale tak się mówi do wicepremierów. No, ale no, właśnie, no to właśnie dlatego. Pan premier. Ale wywiązała się taka dyskusja, że. Piłkarzy, mówi się mistrzu. Wywiązała się taka dyskusja, że zastanawiałbym się, czy pana premiera nie zaprosić do naszego programu publicystycznego na Mundialu, już jak będzie, żeby pan tu podyskutował z Kowalem. Moja statystyka, wszyscy wiedzą, że ja w statystyki mocny jestem, nie tylko w Twitterze, ale w głowie. Mówi tak. Sprawdzimy to. Który to jest występ Polski?
9. Tak. Średnio co trzecim występie zajmowaliśmy trzecie miejsce. To 74, 82. Po medal, tak? Po medal. No to teraz po co jedziemy? Po medal. No i dlatego, ja zawsze to mówię. I pan się dziwi, dlatego że łaknęliśmy, żeby to była Brazylia, żeby to były Niemcy, żeby to była Gana na przykład w tej grupie, bo im na tym etapie im te potęg się wyeliminuje, to później jest łatwiej? Z tego samego zdania jestem. No. Jeżeli my w tej grupie razem z Arabią Saudyjską wyrzucimy za burtę Argentynę i Meksyk. Tak. A wyrzucimy, no, bo Meksyk 8 razy wychodził z grupy to już... i teraz na 9 polskim występie się to załamie. Później w, na przykład Katar wyrzuci Holendrów, tak? Niemców i Hiszpanów też wyrzucą ci słabe usze z grupy, no i ta droga... Awans jest pewny. I autostrada do finału to jest tak. Ja jeszcze przedstawię jeszcze ciebie. Jestem. Jeszcze nie trzeba, Wojciech Kowalczyk. Witam. Jakub Białek. Dzień dobry, ja tylko chcę dodać, że pan Janusz premierem może nie będzie, jako że nie ma takich ambicji, ale w Polsce panuje monarchia i pan Janusz jest królem Twittera. A, tak. To pewnie nie do końca, bo to jest, król to nie jest zmianowania. Tak, tak. No tak, ale pan został tak obwołany w mediach społecznościowych, nieprzypadkowo. Ma pan więcej followersów niż ja i prawie tyle co Kowal. Nie, ale jeszcze ja nie obserwuję, ale zacznę, bo mi się podobają. Jak nie obserwuję? Co jest pierwsze? No to jest mój błąd, bo zawsze mi się podobają. Weź trochę te ceny, no. I te inne. Te, no, nie, no, już na drobny. Wie pan, najbardziej bulwersujące opinię polską publiczną wpisy to na przykład brzmią tak: na rynku świń w dalszym ciągu kiepsko. To są problemy. To są prawdziwe. Oj, będzie o to pytanie. Jan Mazurek. Dzień dobry. Pan Janusz ogląda, z tego co tak. Wiem, co jakiś czas. No to pan wie, jak to mniej więcej jest. Na no. Siebie, się bierze kategorię, to jest plus punkt albo minus punkt, a jak ktoś pana wyznaczy, to jest do utrzymania. Jak 1 z 10? Tylko, że inaczej. Ja obserwuję pana Wojtka i widzę, że on będzie brał wszystko, co się rusza na siebie. Tak, szczególnie czułko, tylko że nie ma tym razem. Wiem jak chodzą, jaka jest cena pomidorów i dlaczego tak drogo. Ja, po ile jest chleb? Ja, na fotografii ministra, syna ministra rolnictwa po złoty 79. Powiem ci, że to... Ale... A zna pan wypowiedź premiera, zapytany, po ile jest chleb? Ja obserwuję... No, skupię. No bo to już wyciągnął wnioski z występu ministra rolnictwa. Okay. Ja nie wiem, kto jest ministrem rolnictwa. A kto jest ministrem finansów? Finansów? Tak. Pan Sarnowski, zdaje się, tak? Nie wiem. No, od 2 miesięcy premier. A premier też. To dlatego tak drogo, widzisz? Wyjaśniłeś. Mnie nie pytaj o cenę pieczywa, no. Wiesz z jakiego powodu. Partnerem tego odcinka, jak każdego innego, jest KFC i do wygrania dzisiaj poza biletem do quizu mistrzów jest kubełek KFC. Z promocji wtorkowej? Z 14 kawałkami? Nie, bo dzisiaj jest czwartek. Nadawał mi się na premiera. No i co jeszcze? I jeszcze obserwujcie uważnie ten quiz, ponieważ będą do wygrania vouchery zniżkowe na zakupy w KFC. Zobaczmy kategorie, jakie są dzisiaj. Janusz Piechociński, osąd Twittera, polityka czy sport, opinie uniwersalne, Legia lata 90., rybusy części ciała, Marcin Najman, uniwersalne opinie. Marcin Najman jest na wszystkich. A czym różnią się opinie uniwersalne od uniwersalnych opinii? Taki smaczek. Kurde, 2 razy dałem to samo, tylko inaczej nazwa. Czekaj, 1, 2, 3, patrz. 4, 5, 6. Zabrakło mi jednego tego, zobacz. Zaraz to będę musiał poprawić. Tak, panie prowadzący. Pomyliłem się. Nie, to świadomy zabieg, dlatego że opinia to jest, może być szeroka, jeśli jest uniwersalna, to fajnie, ale uniwersalne opinie to już są takie doprecyzowane, poparte badaniami, tak. Albo z klasyki, ale na nie, przykład z cytatów premierów. Tak, ale to jest kolejny przykład, Paweł się pomylił, to jest kolejny przykład, że kandydatura na premiera jest świetna. Nie, bo jakbym się pomylił, był premierem, to mi się nie przyznał. Nie, jak się ma koszulkę z 9 Diego, ale teraz panu ci jechać za no, to właśnie. A i w grupie, i w grupie jeszcze do tego masz Argentynę. Ty już po tym, ale będziesz miał jechany, że ty już od razu kibicujesz komuś innym. Ale kiedyś Dariusz Szpakowski na mundialu zresztą notorycznie mylił Messiego z Maradoną. Tak. Nie wykluczałbym. Czekaj, tylko wyślę chłopakom poprawiony, prawda, no, rozkład jazdy.
I jedziemy. Ale już pan Janusz może wybrać pierwszą kategorię, ponieważ jest... Ciekawe, czy kiedyś przy tym quizie miałeś jakikolwiek łatwiej porządek. Nie. Nie, ale to jest przereklamowane. Tak zwany polski ład. Trzeba zacytować klasykę, na początku był chaos. Tak jest. I coś z tego się wylęgło. Tak. No i patrzymy. Teraz będą ładować, prawda, rozkład, więc może zapytam jeszcze o coś. Jak powstają pańskie tweety? Ale to prosto. W normalnym dniu obserwuję 30 kilka portali ekonomicznych świata. W nienormalnym ostatnio związanym z tym nadmiarem wydarzeń, światowym topnięciem w logistyce, wzrostem cen 46. I człowiek sobie wstaje i za 15:07 jest już na giełdzie w Chicago. Czyli czyta i wie wszystko, co jest na rynku zbożowym naszego świata. Jeśli poprawi matyfem w Paryżu, to jest mocniejszy także z rynku europejskiego. Później wchodzimy sobie na Londyn, no i mamy w głowie i w palcu wszystkie ceny podstawowych surowców. Jeśli potrzeba nam jeszcze zweryfikować kwestie rynku mlecznego, no to patrzymy na Nową Zelandię i stosowną giełdę, a patrząc na indeks szanghajski ma się pełną wiedzę o tym, co się dzieje w międzynarodowym transporcie. Paweł udaje, że rozumie. Zgubiłem się przy 46. Coś mi się wydaje, że zostańmy przy oglądaniu Stal Mielec Termalika Profet i to ale i to będzie takie... ciekawy mecz. Tak, ale tak. Ale to ogólnie chyba to... Na tym się no, lepiej znamy. Pan sobie tak jeszcze wracając na chwilę, tak sobie gromadzi tę wiedzę chyba i tak falami rzuca. Tak się zdarza, że tak wchodzi na Twittera i 8 tweetów na przykład. To zdradza, jak to wygląda. Jest jeden telewizor, drugi ekran i komputer. Tam najczęściej są dwa mecze. Bo ja pracuję także dużo wieczorami, są dwa mecze. Oprócz tego obsługuję swojego Janusz Małpka i Piechociński. Nie powiem co dalej, żeby się nie zalało, prawda? No i tam jest od 400 do 900 maili dziennie. No więc to tak wygląda. Więc ja jak nie mam możliwości oglądania ważnych, bardzo ważnych meczy na bieżąco, to jest od tworzenia sobie wracam do tego, też pracując. W związku z tym to się dzieje na wielu polach. No i jak chcemy wszystko wiedzieć o na przykład sytuacji w polskim handlu, czytamy portal w handlu, a jak czytamy portal spożywczy, to mamy spożywkę, a jak czytamy portale transportowe, to mamy transport. Jak czytamy portale piłkarskie, no to już wszystko wiemy, to ale na przykład mistrzem, 13 razy mistrzem Meksyku była jedna drużyna, 12 razy druga drużyna, no to już pod te pytania, które za chwilę padną. No a od czasu ale chyba czasu... inaczej się nazywają niż jedna drużyna. No, miasta są inne, nas nie pamiętam, więc do tego też pewnie dojdziemy. Tak, i pojawiła się ostatnia kategoria. No mundialowi rywale, oczywiście. Tak. Czy ja mogę na kogoś przerzucić tę kategorię? Oczywiście. Ale może pan jakąkolwiek chce. Nie, no to mundialowi rywale na pana Wojciecha, oczywiście. Już na starcie? Tak, bo to są rywale, a to trzeba rozmawiać z autorytetem w tych sprawach. No, tak jest. Tak? Zaczynamy. Tylko pytanie, rywale kogo? Nasi. Mamy jednego piłkarza Arabii Saudyjskiej. Domyślałem się tego pytania i przed spotkaniem wszedłem, patrząc, jaki jest skład Arabii Saudyjskiej, nie pamiętam. Pamiętam studio, jak jeszcze byłem w Polsacie, Mundial 2000 to było 6. Dobrze pamiętam? Oni tam występowali? Tak. Tak, to pamiętam, że wypowiedziałem się w studiu, że jedynego obywatela znam, to by był Osama Bin Laden. A to nie Arabii Saudyjskiej. Dlatego teraz z nami pracujesz. Ale wiesz, tak to na zasadzie jest. A teraz będzie się trzeba. No dobrze, czyli tak, pewnie jakiś Al. Fajny serial, kiedy się oglądałem, z Al Bundym. Może być tak. Może być. No to wiesz, skąd ja mogę wiedzieć? Może... Al Bundy. Farid Al Bundy. Może jeszcze wiesz, Alcatraz na przykład. No. Alkohol. O. Ale trenera mają charakterystycznego. Tak. Nie zwracałem uwagi. Słuchaj, mniej więcej znam tyle, co... Powiem ci tak, obstawiam, że mniej więcej na tym samym poziomie wiedzy jestem, co Robert Lewandowski, jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską. I każdy z piłkarz naszej reprezentacji. Czesław Ichniewicz pewnie także, bo dopiero się będzie uczył, także też jestem spokojny o to, czyli muszę tutaj strzelać. Al Bundy... Powiem ci tak, troszeczkę z arabskiego by pasowało. Dobra, zostawiam. Al Bundy.
Nie ma? Nie ma. Ale al trafiłeś. Al, jak tam chyba każdy jest al. Nie, prawie. Al Hasan, al Buraj, Burajk. To może było strzelać. Al Bishi. Widzisz, tym al Burakiem mogłem... Al Burajka. Z tym Burakiem mogłeś pójść. No tak, tą gospodarkę pójść, tak, z ceną Buraka, która jest. Za duża? Cena Buraka wzrosła sporo w negocjacjach z polskim cukrem. W skupie. Sezon zacznie się cukrowy w październiku, a z reguły kończy się koło lutego. Kowal, tracisz punkt i pan Janusz dalej wyznacza. Zobaczmy tabelę. Ale tylko nie, no tak, tylko dał pan najtrudniejsze pytanie. Ale fajne jest. Nie, cała historia polskiej piłki na mundialach, a jeszcze my nie zagraliśmy z Arabią i nagle dostaje człowiek pytanie o Arabię. Dobrze, czy można je powtórzyć dalej aż do skutku, aż ktoś odpowie o tych faworytach? No to zaczynamy z lewej. A jaka kategoria? Mundialowi rywale, no już dograjmy do końca. Na którym zdjęciu, no wiadomo, oczywiście, na którym zdjęciu znajduje się trener Arabii Saudyjskiej. I teraz tak, ja po kolei wymienię, kto to jest, bo trener Arabii Saudyjskiej, czyli Hervé Renard, się nazywa ten facet, znajduje się na tym trzecim zdjęciu od góry. To było proste właściwie. Ale to jest Michał Pol, oczywiście na dole, czyli ja tak będę wyglądał pewnie za 10 lat. Tutaj jest pewnie ten ze Shreka. A tutaj? Tutaj nie wiem, kto to jest. Po prawej pierwszy. Gajska Boromir. Gajska Mendieta, tak, z prawej pierwszy. Boromir. To nie wiem, kto to jest ten i nie wiem, kto to jest tamten. Gajska Mendieta, pierwszy z prawej. Pod pierwszym okej. Okay. Okay. No to drugi? To jest Sawyer. Zagubiony. To nie wiem, kto to jest, ale to tam jest Rena. Tak jest. No, wiesz, Kole, jak on się zna? No, to, ale to ja wiedziałem, który to jest, bo akurat zdjęcie jego wczoraj widziałem. Ty byś Michała Pola wskazał. Wczoraj akurat widziałem to. A wczoraj, albo w środę, tak? Wczoraj, środę, bo... Tak, trzeba środę. Jestem niezmiernie ciekawy kategorii opinie uniwersalne i chciałbym, żeby z tą kategorią zmierzył się mój serdeczny kolega redakcyjny Jakub Białek. Nasza grupa jest z jednej strony tajemnicza, a z drugiej mocna. Do przeciwników podchodzimy z dużym szacunkiem, ale wierzymy też w nasze możliwości. Nie będę wskazywał faworyta do wygrania grupy. To opinia po losowaniu mundialu tego poprzedniego 2-6-2-2. O kurczę, nawet nie doprecyzowałeś, kto się wypowiadał, bo to mogło by to tak trochę ułatwić. Powiem ci, ale ktoś no, no faktycznie, trochę ułatwić. Ale... Engel, Nawałka, ale jeszcze już ułatwił, bo już wiesz, że to selekcjoner był. A, selekcjoner, no właśnie. Już ułatwił. No. Dobra, czyli tak, nasza grupa jest z jednej strony tajemnicza, a z drugiej mocna. Do przeciwników podchodzimy z dużym szacunkiem, ale wierzymy też w nasze możliwości. Nie będę wskazywał faworyta do wygrania tej grupy. Obstawiam 2-6. No, tak, tak było tak tajemniczo, z tako staryjka. No nie, no, no ale wtedy był faworyt ewidentny, bo Niemcy. No, ja bym 2-2 to bym od razu wyrzucił, tak? No bo przecież to jaka tajemnicza grupa, jak jechaliśmy po Mistrzostwo Świata. Dokładnie. No to przecież nie była tajemnicza. Powiem tak, to pachnie mi Nawałką, bo Nawałka tak zawsze wypowiadał się, żeby coś powiedzieć, ale nic nie powiedzieć. Ale to nie jest jego styl, on nie używał raczej słów tajemnicza. Tak podkłada sobie to pod głos Czesława Michiewicza. I on na przykład mówi często, że do przeciwników podchodzimy z dużym szacunkiem, ale też wierzymy w nasze możliwości. Dobra, no 2022. Nie. Adam Nawałkę 2018. A, no, idealnie pasowało pole Adama, wiesz, no. Nawałkę, bo to jednak... Ale wiesz, myślałem, że nie wiem, czasami Michiewicza złapali gdzieś tam na gorąco i jeszcze nie miał sprecyzowanego zdania i tak po prostu gdzieś ktoś to wyciął. No cóż. Janek wyznacza dalej. Ja wyznaczam dalej. Polityka czy sport dla pana byłego premiera? O kurczę. Trzy zdania pochodzą ze świata polityki, jedno ze świata sportu, które... Bardzo się cieszę, że pochodzimy od różnej małpy. Gdy rozum śpi, budzi się, to musiałem wkasować nazwisko, jego zespół, brnie, idzie w zaparty, zachowuje się jak mężczyzna. Jedynym dowodem, który posiada, jest jego dowód osobisty. Kurczę, trudne pytanie, bo wszystkie pasują do polskiej polityki jak udał. To świadczy to o tym, że piłkarze są też w polityce. Nie, kiedyś robiłem tę kategorię. Kiedyś była taka kategoria i był bohater ze świata polityki. Wszędzie był Stefan Dysiełowski. Stefan Dysiełowski. Zastanawiałem tak się. Tak zakłamany. Tej śmieć Kaczyńskiego tak zawsze gadał. Obstawiam D, dlatego że jest najprostszy, bo nie jest podane, że o legitymacji poselskiej mówimy. Nie, niestety. Nie. D to cytat z Leszka Millera, a C to poprawny cytat, który pochodzi z Jana Tomaszewskiego. I pan Janusz niestety traci ale punkt. Janek w polityce zrobiłby karierę. No, próbował. No wiem, wiem. Zmieniał barwę często.
A jak pan podchodzi do takiego politycznego trash talkingu w jakichś takich, nie wiem, studiach telewizyjnych, gdzie trzeba było trochę się ponaparzać? Ale to bardzo zależy od tego, po pierwsze, tak dzisiaj trzeba zaistnieć, chodząc do telewizji, jeśli się jest politykiem. Najgłośniejsi często istnieją. Nie, więc po drugie, mamy nowy model dziennikarstwa. Dziennikarz się nie przygotowuje do prowadzenia publicystyki politycznej. Zaprasza skrajnego gościa z lewicy, skrajnego z prawicy, napuszcza na siebie, a na koniec pokazuje nogi i wzdycha głęboko i mówi: widzicie, z kim ja muszę pracować. świetna opinia. To będzie odcinek historyczny. Jeszcze chciałem zapytać o kuchnię taką poselską. Czy Janusz Kowalski istnieje naprawdę? Ależ oczywiście, że tak istnieje, bo był przecież swego czasu człowiekiem, który był blisko Donalda Tuska i próbował mu przy jakiejś okazji wręczyć kwiaty, a później skręcił w trochę inną stronę, a dzisiaj występuje jako znany, konsekwentny, wyprowadzający Polskę z Unii Europejskiej. No i to jest właśnie przykład, że istnieć jest najważniejsze w tej robocie. I teraz znowu nas... Bo jest to Janusz Kowalski, to hologram. Znowu nas będzie oznaczał na Twitterze, jak już kiedyś miał miejsce. Już miałem kiedyś rozmowę. Janek, tak. Ja dalej wyznaczam. Której kategorii jeszcze nie było? A, weźmy Marcin Najman. Marcin Najman to jest... Licytacja. Tak. I każdy może licytować. Licytować się, pytanie, wiesz... W nie wszystkie koalicje, jak najwięcej koalicji PSL-u. Pas. Dwie. Dwie koalicje PSL po raz pierwszy. Panie Januszu, no. No ja cierpliwie czekam, no bo to dla mnie by było za łatwe pytanie. No, ja więcej nie powiem, ja nie będę wracał w lata, nie wiadomo jakie nawet. No. Dwie koalicje PSL-u po raz drugi? Czy ktoś przebije? Panie Januszu, trzy? Nigdy nie mieliśmy z koalicji z PiS-em. I to jest warto. Po raz trzeci sprzedane. Dwie koalicje PSL-u. Masz minutę. To najważniejsze z SLD. Tak. No i Platforma Obywatelska, no. Dobrze, ale więcej było. No, słuchaj. Jeszcze koalicja, teraz jest koalicja polska. No właśnie tutaj troszeczkę jak zmiany. No, ale podpuszczają, wiesz, podpuszczają. Tak, zmiany, ci politycy coś, mają to do siebie. Plus Bakowal. No, widziałeś. No. Już jak się na jednym PSL-u można wzbogacić. Tak, to teraz kibica Legii Warszawa pana Janusza nominuje do tego Legia. Tutaj, lata, już, 90. To już żarty się kończą. Długie pytanie, ale przeczytam. Raz Legia pojechała na zgrupowanie do Włoch. Pod koniec nie było pomysłu, kto ma zapłacić za kolejną bibę. Zawodnicy głowili się, głowili, aż wpadli na genialny pomysł. Zapłaci, wysłali mu telegram. Żaneta urodziła, stop, masz syna, stop. Zgodnie z przypuszczeniami XXX postanowił wyprawić Pępkowy. Jak twierdzą świadkowie, wspaniała była to biesiada na bogato. Na niczym nie oszczędzał, syn nie rodzi się codziennie. Cała drużyna piła na koszt. Ten przyjechał do Polski, spytał trenera, czy może się zwolnić, jechać do Mławy. Trener mówi: jedź. Maluchem do Mławy, spada do domu. Gdzie Żaneta? Zupę gotuje. Jaką zupę? A gdzie Mały? Jaki Mały? To wyprawił Pępkowy. No, mówię, że to wszystko jest. Znaczy, akurat... To ja przez chyba lata... Chyba źle wyciąłeś, ja Marek. Przez lata mówiłem... Ale wiele było Marków w Legii. To chodzi o Mławę. To wystarczyło, że ktoś, kto... No, Marek z Mławy. A, no to... Ja przez lata zawsze mówiłem, że moja Legia kochana bez względu na mecz spotyka się w tej samej restauracji. Jak wygra, to pije na wesoło, a jak przegra, na smutno. Tak, my żeśmy dosyć często chodzili do tej... Nie wiem, jak ona już... Czy Sejmowa się nazywa, czy... Nie. Czy to była... Ale w żaden sposób... Ta obok Sejmu. Nie kojarzę, który to Marek mógł jeździć do Mławy i do żony, bo... No, wiem, którego Marka też jest... Nie wiem, czy jeszcze jest, ale żona Żaneta. Wszystko się zgadza. Poddaję się. Bereta. Marek Jóźwiak. To byłeś wtedy, czy nie? No we Włoszech na tym zgrupowaniu to wypuścili Marka. Tak, byłeś. Wtedy? Panie, twój pomysł. Zasyba. Ty wysłałeś ten telegram. Nie. Kowal, kulisy tej anegdoty. Nie, słuchaj, bo tam, nie, no to przecież mieliśmy takie zgrupowanie zimowe we Włoszech za chyba Czachowskiego tam gdzieś, nie, i tak. No, że autokarem była wycieczka, nie, to nie znaczy autokarem na zgrupowanie do Włoch, nie? Fajna, nie?
Blisko. No blisko było, nie? Rzut nomen omen beretta. Ale to nie było podkoloryzowane? On faktycznie tam pojechał do domu, do żony? Słuchaj, no pamiętaj, tam tych nie miałeś komórek, nie miałeś nic, nie? No, wiesz, telefon, nie, no już były takie dwukilogramowe. No tak, ale to takie cegły. Raczej zawodnik, tak, ale to raczej miał kierownik drużyny i, no tak. Nie. To jak grałem wtedy w Legii, nie było. Ja dopiero zauważyłem, dopiero było, pojawiły się, jak ja na zgrupowanie reprezentacji przyjechałem. Czy jakiś 97, tak? No nie, 95 z Sewilli, tak, że z Betisu przyjechałem, to dopiero kierownik reprezentacji miał tą taką cegłówkę, nie? A w Legii to nie było, także no, można było każdego wypuścić, nie? A tam było kilku takich, co... Pan Janusz niestety traci punkt. Trudno. Mamy ale taką... zapamiętam do końca życia tą Muławę i tą Żanetę. Co by naczekował? No dobrze, no niby mógłbym to na siebie wziąć, te lata 90, ale no dam się sprawdzić na przykład Jankowi Mazurkowi, zobaczymy, jak on sobie poradzi z Legią z lat 90. A wtedy jeszcze nie żył. A teraz słuchaj. Jak się komuś nie podobają transfery Legii, to niech wypierdala na Polonie. Zobaczymy, co powiedzą ci, którzy nazywają Citkę, Wojtala i Łapińskiego kalekami, kiedy te kaleki zdobędą potrójną koronę. Kto tak powiedział? Citkę i Łapińskiego, Wojtala kalekami. Trochę tak lata 90, jak oni byli na początku 21. Przełom. No to tak lata 90, a oni byli w 2000 roku bodajże przychodzili, tak? Czy 2001? Janusz Wójcik? Tak. Źle. No. Franciszek Smuda. A on w 99. No tak, tak, ale mówię, bo pewnie ich ściągał. No tak, tak. Tracisz punkt. No dobrze, to niech z Legią, nie, no... Zostawimy tutaj dla Kuby, nie będę. Przecież Kuba, a ty się może zmierz tam z tymi mundialowymi rywalami. Dobra. Tak. Ile procent PKB przeznacza Meksyk na wojsko? O nie. Można się pomylić o 0,5%. To było dobre dla pana Janusza, pan wie? Zaraz. Meksyk. Zaraz. Czy Meksyk ma duże wojsko, czy Meksyk ma duże PKB? No. No tam liga jest bogata, więc mogą trochę pieniędzy mieć. No nie, podjęli decyzję, że na 6 lat nie ma spadków i awansów. Ale na COVID, czyli brak dochodów dla piłkarstwa. Nie, no ale tam pieniądze są w tej lidze. No to wszędzie są pieniądze. Meksykanie nie wyjeżdżają za bardzo z Ligi Meksykańskiej, bo tam dobrze zarobią, to w Europie tyle nie zarobią. Paweł, ta kategoria była chyba rozpracowana wieczorem po losowaniu, nie? No na pewno. Tak, tak. Czy Meksykowi potrzebna jest armia? No tam są jakieś napięcia ze Stanami Zjednoczonymi, słynny mur. Myślę, że... Tutaj do kopania tych tuneli jest potrzebne. 2,5% PKB. Przesadził pan, to tak. Było więcej niż NATO ma. Tak. Niech pan mierzy zdecydowanie niżej. Ale już jest drugi, będzie 0,5%. 0,5%, no cóż. A my zrobiliśmy w zeszłym roku 2,34, co oznacza, że zajmujemy trzecie miejsce w NATO. To dobrze? No wie pan, zależy jak liczyć. Czasami zależy, jak to wydajemy, prawda? Czasami zadajemy sobie pytanie. Uwielbiam polityków, jakby trzeba było coś pochwalić. To zależy, jak to jest, nie powiem tak. No bo jak porównamy to z wydatkami na szpitalnictwo, to tak kolorowo nie ma. No. No to chyba były takie informacje, że Stany Zjednoczone wydają więcej pieniędzy na obronę państwa niż wszystkie inne państwa razem wzięte ze sobą. Sumarycznie. Pierwsze są Stany, drugie są Chiny, trzecia jest Rosja. No dobrze, było pewnie tak. Było było Arabii, było o Meksyku, było coś tam. Teraz Argentyna. To Argentyna, najwyższa pora. No to proszę bardzo, panie Januszu. Proszę. No, to mundialowi rywale, może w końcu będzie. Ile meczów w reprezentacji Argentyny zagrał Ariel Cabral? Pamięta pan takiego piłkarza? Były piłkarz Legii z kontynentu. Trzy. O jeden za dużo. Tak, dwa. Jeden, kurczę, i to ten jeden przy Łazienkowskiej wtedy, tak? Tak. To Argentyna, no, tak. Co za Smody było, tak? Taki mecz, co wszyscy... Ale to rozrzut 30% to mieści się w kategoriach błędu, więc 0,5 punktu proszę mi zapisać. Dobrze, oddajemy tylko 0,5 punktu. jeszcze raz no, wyznaczam, no, tak? No. Tak. No dobrze, to zostawmy, już mamy mundialowych rywali z głowy, tak? Tak. Już wyszliśmy z grupy na pierwszym miejscu, tak? Tak. Brawo. Znaczy, no. Nie, czekaj, ile razy dobrze, dwa razy dobrze odpowiedzieli, nie, raz dobrze odpowiedzieliście. No tak, ale inni dostali walkę. Czyli 3 punkty macie, tak naprawdę, i byśmy nie wyszli. Nie, ale tamci walkowery i za doping wyrzuceni z mundialu. Dobra, wyszliśmy z grupy, to teraz szukajmy. Panie Januszu, można ten, bo ja nie wiem, czy pan Janusz tutaj za bardzo nie leci w dół. Nie, tą tak klasyfikację.
Nie, nie jest źle, ja 7,5. Odwróć tabelę nasi na czele. Aha. Ale Kowala trzeba gonić. Tak? Nie bądź taki do przodu, to ja ci dam tak. Słuchaj, opinie uniwersalne. I tu dopiero będzie się Lajanka Mazurka. Zobaczymy. To bardzo ciekawa grupa. Zachowujemy pokorę, a nikogo się nie boimy. Na mundial polecimy bez kompleksów i gotowi do walki. Bądźcie z nami. Mundial 2022, przepraszam, 18.06.02. Brzmi to albo jak wypowiedź Jerzego Engela, albo jak wypowiedź Paulo Souzy. Bądźcie z nami. Kogo? A to Mundial 2020. Paulo Souzy? Ale Mundial 2022, tak? No właśnie, no właśnie. Myślałem, że jest o euro, dlatego mi się to zmyliło. Nie, no to... ale wiesz, że Paulo Sousa nie jest już trenerem reprezentacji. Tak, słyszałeś? Tak, ale wiesz, patrz, masz 2020, dlatego mi się zmyliło, że myślałem, że euro. 2022. Może to też Cezary Kulesza powiedział. No nie, no poczekaj, no jeżeli tu się Paweł nie dźgnął, to nie mogła być to po losowaniu wczorajszym, no 20. No. Mogło być, mogło, coś mi to brzmi właśnie. 22, 18, no mundiale. Dokładnie chyba tak właśnie powiedział. Aha, 22, tak? Tak, tak, tak. Tak. No, no to mówię. No to stawiam, że 2022. Dobrze, Cezary Kulesza. Cezary Kulesza. No to brzmi dokładnie Cezary Kulesza, jeszcze taki zmęczony po tym losowaniu. No dobrze, jako że ja teraz... Z krawatem poluzowany. Oczywiście. Zresztą w Katarze na pewno było spokojnie. Już tam są inne zwyczaje. Ale tam w hotelach chyba można. Tam w hotelach chyba można się napić alkoholu. No, ale pamiętaj, że zawsze możesz wziąć tą można było na samolot wziąć tą skrzynkę, nie, i opieczętować je stroje reprezentacji na mecz, nie? A jeżeli meczu nie było, no to... Pewnie tak. Dla mężczyzn 40 plus w lotach powyżej 3 godzin albo trzeba stosować heparyny, albo dużą ilość alkoholu na pokładzie. Z powodów zdrowotnych. Tak, na Cypr leciałem, co prawda krócej niż 3 godziny, ale zastosowałem się. I prewencyjnie potrójną dawkę dostosowałem. Ale to ze względu na, głównie nie dlatego, że lubi pan alkohol, tylko dlatego, że boi się pan strzykawki wbijanej własnoręcznie we własny brzuch z heparyną. Tak, no, i boję się latać, to też. Teraz wybiorę kategorię dla wszystkich, czyli kategorię rybusy. Tak, wytłumaczę jeszcze szybko. Zgadujemy części ciała. Wytłumaczę na przykładzie sprzed tygodnia, jakby było na przykład jelito grube, to było jelitkowo. Tak. I Dorota Wellman. Ale to w obrazku zaraz zobaczymy, że to jego wytłumaczenia w ogóle nie działają. Pamiętam sprzed tygodnia to. Mhm. Też nie przyzwyczajmy się do tej kategorii części ciała, bo to może być na przykład paznokieć, a to nie jest paznokieć. Paznokieć nie jest częścią ciała per se, natomiast jest w ciele, na ciele. Ekstra. Zmrożony. Mhm, to już tam nie szedł. Dobrze bym powiedział, że ma serce jest gościu, nie? Który jeszcze nie nosi. Janek patrzy na swoje ciało. To jest... Co to może być? Odpowiem, tego nie zobaczysz bez lustra. Ekstra. Panowie. Coś trzeba strzelić, tak? Nie zobaczysz, no dobra. Nie wiem, zęby. Nie. Zimno? Jak wyskakuje zimno komuś? Nie. 10 sekund. I odejmę każdy punkt. Nie, no jakąś jeszcze podpowiedź zastosuj. Dobra, jeżeli coś zimne mi się kojarzy, to dobra, zajadł. Nie. Nie? No wiesz, od zimna. Odpowiedź. Od zimna, no to. Albo zimne nóżki. Na twarzy to jest. O. No. To dobrze mówię, za ja też mógł być. No. Brwi. Tak jest. Brwi. Wi-Fi. Brrr. Nintendo Wii.
Ja jestem Ja już mam taki wzrok, że tak, raz, że gość był zaszroniony, a dwa, że myślałem, że to jest pilot od klimatyzacji. To bliżej telewizor ci będzie. No trzeba, wiesz? Jak pan wpada na takie pytanie i te skojarzenie, jak pan chory? To jest podobna metoda, co z latania samolotu. Dlatego przy tych rybusach raczej logiki tutaj nie szukajmy. Kuba przyjmuje pałeczkę. Dobrze, ja chciałbym, żeby pan Janusz zmierzył się z kategorią dedykowaną dla pana Janusza, czyli osąd Twittera. Tak, pierwsze pytanie jest bardzo szybkie. Na jakim rynku nadal jest sytuacja? Że chodzi o świnie i to jest najpopularniejszy wpis historyczny. Reagują ciągle ci sami ludzie. Niektórych ponosi, bo od razu kojarzą to z nazwiskami znanych polityków. Nie, ja bardziej słyszałem odniesienia, że to chodzi o rynek matrymonialny. Osób publicznych, no i ja muszę to postować. Mogę jeszcze raz to zdjęcie? Znaczy ten... A nie, bo tak, no mówię ze wzrokiem, bałem się, mnie patrzeć, ale uspokajam, po 6 tygodniach wzrostów na niemieckiej dużej giełdzie ostatni tydzień skończył się spadkami. Spojrzałem na datę i tak pierwszym od razu... Że to 2019... Nie, chodziło mi od razu, że na Święto Trzech Króli, że 6, ale to jest 5, tak? Nie, także... Czyli na rynku świń będzie lepiej? Nie będzie lepiej, bo już się cofnęliśmy, Chińczycy zwiększyli produkcję. Czyli mam więcej świń. Tak, na pierwsze miejsce w Europie wyszła Hiszpania, a w zeszłym roku dokonaliśmy w Polsce 20,5 miliona ubojów. A w tej chwili w ciągu ostatnich 10 lat o 1 milion sztuk spadło nam po głowie świń. Aktualnie jest to w granicach 10,5 miliona sztuk i 34 tysiące gospodarstw w zeszłym roku w Polsce zaprzestały produkcję. A panie Januszu, czy w naszym kraju przy tej pogodzie mógłbym hodować tą świnię iberyjską? Ale, ale każdą świnkę pan może hodować. Mój przyjaciel miał mieć małą świnkę azjatycką, to w tej chwili jest świnka, która ma 320 kg, ale pięknie chodzi i wypróżnia się tylko poza domem w jednym tylko miejscu, a przed wejściem do pokoju czeka, aż mu się wyczyści raciczki. I to miała być świnka, która była nabywana jako świnka, która nie będzie miała więcej niż 22 kg, a ma 340 teraz. Świnka 340. Wyobraź sobie na mieście, spotkać świnkę? 340 kilo? No. Jest bardzo przyjazna i bardzo reaguje na to, kiedy ją się drapie. W różnych klubach chodzę, ale takich nie widziałem. Ty znowu o tym wyznacza dalej pan Janusz. No więc właśnie, polityka czy sport? No i pana Wojciecha machnę. Kiedyś nazwałem pana zerem, to samo co wtedy. Nazwałem pana zerem, ale widzę, że pana przeszacowałem. Tylko menele prowadzą takie rozmowy, jak nagle na taśmach. Mówię do ludzi rozumnych, a więc nie do pana. Nie wszystko, co przychodzi do głowy, jest myśleniem. I to jest na zasadzie, że... 3 są z polityki, 1 ze sportu, wskaż ten ze sportu. Ten ze sportu, tak? Mhm. No dobrze, no pierwsze to na pewno jest tak, Leszek Miller. Tak. Do pana Ziobry. To akurat... Tylko ja prowadzę takie rozmowy, jak te nagrane na taśmach. No dobrze, taśmy o piłce raczej nie słyszałem. To no chyba, że telefony do fryzjera. No ale tego nie było chyba. Albo Lewandowski i Kucharski. O, no tak. Albo Lato i Kulikowski. Znaczy nie, słuchaj, słyszałem, bo jeszcze tak, bo tam jeszcze było, pamiętam, że to były te taśmy, co jeszcze były te nagrania z tego PZPN-u, co tam chodziło, te autokary, przewozy, tak, a nie, to tam było trochę, no widzisz, no ale dobra, to powstrzymajmy się tutaj, mówię do ludzi rozumnych, a więc nie do pana, no to raczej biorę to pod uwagę, że to była jednak polityka, nie wszystko, co przychodzi do głowy, jest myśleniem, nie wszystko, co przychodzi do głowy... Jest myśleniem, że to mogło paść w sporcie. Kto był taki ananas? Nie, no to faktycznie, ja tak odrzuciłem, ale coś mi się wydaje, że to czy tylko menele prowadzą takie rozmowy, jak te nagrane na taśmiach. Czy to mógł być jeden z członków zarządu PZPN-u właśnie w tamtych czasach? Przecież to była taka afera.
My żeśmy nawet z Matim prowadzili chyba ze 4 programy o tych nagraniach. Bo to było Mistrzostwo Świata. Tak. Dobra, to zostaje przy tym. To coś mi się wydaje, że to mógł powiedzieć. Zapomniałem nazwisko, ale to on był taki ananas wtedy w zarządzie PZP, no albo może nie był w zarządzie, ale był taki jednym z żołnierzy. Dobra, odpowiedź B. Tak jest. Chodziło o taśmy PZPN-u. Czy to powiedział to Jan Tomaszewski. A to było to wtedy jak... Aha. Lato. Dobrze. Ale i brał, wybija się pan na prowadzenie. Zdecydowanie. Znam się na polityce. Już wyszedłem z grupy. Ja ale się wybijam jak cały czas na 11. Nie wiem, co oni tam... Albo ja odpowiem. Teraz tak. No dobrze. Panie Januszu, tam jeszcze chyba dla pana tą Legię z lat 90. Dobra, to tą Legię, męczmy się moją Legią. Kto powiedział do Smudy? Franiu, przyjdź z mamą, bo ja w ogóle nie rozumiem, co Ja sobie od razu skojarzyłem. Sam nie wiem, ale no. Nie da. Pan Marek już nie, bo pojechał do Żanety. Citko by był za młody. Sam nie wiem, podejrzewam. Poddaję się. No niech pan strzeli. To nie mój klimat, to strzelić. Panie Jurzu, to pewnie ktoś albo ze sztabu Franka, albo no ktoś taki, raczej nie piłkarz, no tak ja podejrzewam, no nie wiem. Nie wyobrażam sobie, no, chyba że dziennikarz, tak, no ale nie wyobrażam sobie na przykład Citki, czy nawet, no dobra, piłkarz, no nawet Borów. Ale gdyby to było w Polonii, to bym wiedział, że prezes, no. No nie, no ale Franiu, ale, no, ale piłka, ale nawet na no, Legii, czy no, Wiśle, że no, Franiu no, przyjść z mamą, piłkarz? No przecież on nie, więcej nie zagrał u Franciszka. Bo ja w ogóle nie rozumiem, co ty mówisz, przyjdź z mamą. No i teraz właśnie, bo ja tak za bardzo... A, bo to Legia, no to też trzeba brać pod uwagę. To nie Wisła Kraków, nie jakieś inne kluby widzę w Łódź. No. Nie ryzykuję, właśnie, bo to jest... Nie, gdyby... bardzo kocham tą drużynę. Gdyby był widzę w Łódź, to wiedziałem, kto to powiedział. Lucjan Brychczyk. No właśnie wiedziałem. Bo tego on był, właśnie mówię, sztab szkoleniowy. No bo jakbym był widzę w Łódź, to brałem Grajewskiego pod uwagę. A Franiu, no bo pamiętaj, że Franciszek Smuda z Brychczem w Legii grał w piłkę. Znaczy, wiesz jak... Franciszek, nie, wiesz, ty byłeś, ja grałem. Tak, no, to właśnie no. Lucjan Brychczyk zawsze powtarzał. Franiu, to jest, ja, Franciszek Smuda mówi tak, a ja z Lucjanem Brychczem to grałem w Legii Warszawa. Nie, ja grałem, ty byłeś. To był kapitan. I to już pamiętam. Ale to było to proste, więc nie dałem tego. Wyznaczysz dalej. No. No. No dobrze, to może dla wszystkich te części ciała dalej. Rybusy, tak, sprawdźmy, co tam Paweł nam wymyślił. Co jest? Jelito? Nie. Grube, nie? Berlin. No nie, no, z czegoś takie kiełbasa jest robiona, coś tam ma. To jest trudne. A? I tego nie będę podpowiadał. Biała kiełbasa, przypalona. No dobra. Z Berlinem. Ale nie ma Berlinu. Bez i. Tylko to właśnie, czy to wykreślone i to jest wykreślone z Berlina? To jest wykreślone z tego, czym Berlin jest. Mhm. Stolec. Stolec? Nie, blisko, blisko. No. Gruba kiszka. Jelito grube. Nie. Kiszka stolcowa? Tak! Kiszka stolcowa. Wchodzimy. Bo kiszka ziemniaczana, ta jest stolicą i odejmujesz. No to była kiszka ziemniaczana, no ale na nie kiełbasa. No to... Brawo. Tak jest, brawo. Ja rozumiem, że tą kiszkę pokazano by w Białymstoku. Tak, kiszka ziemniaczana. Tak, tu u nas w Warszawie, to my przecież traktowaliśmy to jako zwykłą białą kiełbasę do wielkanocnego żuru nigdy nie na przykład. I tak trzeba było, skreślił z Berlina, chodziło, że ze stolicy wykreślił. Ze stolce mi się skojarzyło. No to dalej, no to... Dobrze. Świetnie, brawo. No to... Dzisiaj cały quiz pod Kowala po prostu. Tak, cały. Ty, poczekaj, no. Opinie uniwersalne, Kuba Białek. Jest coś takiego? Tak. Jeszcze? Oczywiście.
Rywale dysponują sporą siłą. Uważam, że nasza grupa jest mocna. Do wszystkich rywali podejdziemy z jednakowym nastawieniem. Będziemy grać o zwycięstwo w każdym spotkaniu. Euro 2.20, 2.16, 2.12, 2.8. Ale patrzcie, te wszystkie cytaty są tak celowane przed każdym naszym turniejem. Można je w ciemno obstawiać, że jak nie trener, to jakiś jeszcze poważniejszy działacz tym tekstem. Tak, to jest uniwersalne. Miałem to samo panie Januszu powiedzieć, no. Tak? To jest nieprawdopodobne, że w tym quizie Parczul to wyszukał i to znalazł, ale tak naprawdę chyba w świecie ogólnie oczywiście. Dzisiaj sportu, polityki, to w ogóle żadna ciekawość, tak? No, ale trzeba aż Edyty Górniak, żeby nas poruszyć przy śpiewaniu. to faktycznie. Wypowiedzi są kapitalne. No. Powiem tak, jak na Leo Benhakera za mało takiej pompki, takiego, że jesteśmy tutaj the best i rozjedziemy ich. Smuda, no to przecież by nie złożył tylu zdań, które są logiczne. Nawałka już był, więc stawiam na Sołzę Euro 2020. Źle. Pewnie to był Smuda, bo przy tej grupie mógł powiedzieć, że rywale dysponują sporą siłą. To był znów Nawałka. Tak? Tak. Obawiałem się, że ty wykluczyłeś Smudę, ja tak mówię. A przy tej grupie, co mieliśmy, to mógł tak Smuda powiedzieć. Nie, Smuda akurat się cieszył, że na szczęście. Tracisz punkt, Kuba? Kowal dalej, tak? Brawo. No dobrze, to... Co dla Janka by tutaj dać? Co tam jeszcze mamy? Opinię uniwersytetu? Nie no. To prawie wszystko poza Legią. To polityka, czy to polityka czy sport, Janek? Proszę bardzo. Polityka czy sport? Ty jesteś młody, powinieneś się znać... Walnij się w ten zatłuszczony łeb. Genio przyjechał z wakacji w dobrej formie. Jak państwo wiecie, to zawodnik dużego kalibru. Ja nie wzniecam co tydzień nowych konfliktów, nie biegam z wiaderkiem z szambem. Trasa z Warszawy do Wrocławia powinna mieć patronat Mira, Zbycha i Rycha dla upamiętnienia tych twórców przed duże tfu. Niewątpliwie cytat Genio przyjechał z wakacji w dobrej formie to jest cytat z naszego gościa o Eugeniuszu Kłopotku, tak mi się wydaje. To jest, tak. Ale co pan miał na myśli, twierdzę, to zawodnik dużego kalibru? Po pierwsze jest wysoki, po drugie jest leworęczny, po trzecie na zawodach dożynkowych na Kujawach 186 razy podniósł 12-kilogramowy ciężarek. Jasne. Pamiętam to dokładnie, dlatego że kiedy bywały jakieś różne nerwowe chwile w polskiej polityce, to ja od razu mówiłem, że tylko uważajcie, nie ściskajcie się z Gienkiem lewą ręką, bo wam palce zniszczą. I pamiętałem to jego te 186 razy tym 12-kilogramowym odważnikiem i to nie był jego rekord. Ale wygrał wtedy zdecydowanie te zawody, stąd duży kaliber. A to były zawody dożynkowe na Kujawach? Tak, ja w zawodach dożynkowych w Nadarzynie wystartowałem w konkursie młócenia cepem. Niestety miałem dużo siły, mało techniki. Cep złamałem w pierwszej minucie i zostałem zdyskwalifikowany. Wani. Dobrze. No i tak to bywa z tym cepem, że nie łamie się. Trasa z Warszawy do Wrocławia powinna mieć patronat Mira, Zbycha i Rycha dla upamiętnienia tych twórców przez duże tfu. Nie brzmi to jak cytat sportowy, bo jest to zbyt zawaluowane. Usłyszałem, Kowal, to twoje mruknięcie, a ja nie wniosłem... Znaczy wiesz dlaczego? Bo znaczy nie wiem, wiesz, no też może być i taki, bo bardziej, bo coś mi się wydaje, że tu chyba tu chodzi o tą słynną aferę. Znaczy tak. To jest ta ustawa, tak, jakaś tam przez to, tak, ta sport, antysportowa, tak. Dajmy na to, nie? Bo to wiesz, chyba ta ruletki i te inne, nie? Widzisz, Paweł? Rozmowy przy cmentarzu. A, to cmentarne rozmowy, tak, tak, tak. I to nie był 1 listopada, nie? No, nie. Tak. Choć z drugiej strony to C też brzmi, jakby to mógł powiedzieć przed Zbigniew Boniek. No dobra, skoro już takie dwie wielkie postacie. Ale nie odniosłeś się, na przykład odpowiedź A ci nie pasuje? Wali się w ten zatłuszczony. Do polskiej polityki. Nie, już skoro takie, takie dwie wielkie postacie mi podpadają D, no to D. Dobrze. Znowu Janek Tomaszewski? No mi chodzi chyba o, bo Miro to Mirosław Drzewiecki. Tak, no to jest o tą aferę. Zbychu no. To tak. Był... Nie pamiętam jak nazwisko. Ten z Wrocławia. No. Tak. Natomiast C, jeszcze pokażmy, jeśli możemy. No.
podejrzewałem, że to będzie właśnie ten. I to, no, Janek chodzenie z wiaderkiem, z szambem, to był znów pan Janusz Piechociński. Aha. O? Tak, ale nie, co, nie wiem o co chodzi. Czuję, że to była jego wypowiedź. No, ale... I z wiaderkiem chodzi. Tak, że pan nie chodzi z wiaderkiem, z szambem. Nie, no, bo mam kanalizację. Pan łamie cepy, jak już ustaliliśmy. A wypowiedź A to był Radosław Sikorski niedawno. Mhm. Aha, no do pani Beaty Kępy. To, co? Tak. Do kobiety, tak? O takim, o zatłuszczonym, tak? Tak, tak. Ależ chamstwo, nie? I, a za to nie wyrzucają? Nie zawieszają za to? Nie. Szkoda. Nie mają w czym chyba zawieszać. No. Też. No, tak. Jako, że ja wyznaczam, no to kategoria dla wszystkich, licytacja Marcin Najman. Proszę bardzo. W jak najwięcej Januszy związanych z polską piłką. A mogą to być kibice? Na przykład? Trzech. Czy no, formalną funkcję ja tak mówię, taki, więc już musisz. Chodzi ci o króla polskich kibiców? No, konkretnie o kibica. Kogo? No, nie mogę powiedzieć. Nie, musi być... Kibic nie jest związany z polską piłką. Jest obok. Tak, bo kibic z polską tak, piłką jest związany. Jak tak. Jest sukces? Jak nie ma sukcesu, to wtedy mówi, że nie interesuje. Ile powiedziałeś? Trzech. Cztery. Nazywa Janusz, to nie będę tego weryfikował. No, cztery, mało, dawajcie więcej, jeszcze. No, prosimy, zapraszamy. Musi pan, będzie pasywność w licytacji. Słucham? Będzie pasywność w licytacji. Jak w Awantura o kasę oglądał pan? A, fakt. No, musi pan teraz powiedzieć pięć. Pięć? No. Okej. A może to być na przykład ekspert telewizyjny? Tak. Dobra, zaryzykuję pan sześć. Sześć po raz pierwszy. Nie no, to przesadziłeś. Ja chciałem dać sześć, no dobra. No, puszczę tej, przodem. No i tam mam pięciu, ale gdzieś no. Szóstego znalazł. Sześciu po raz drugi. Dobra, już niech jedzie. Sześciu po raz trzeci, czekaj. Jedzie. Czas start. Dobra, jakiś mi wypadł. Ze sportem czy z piłką? No, z piłką. Janusz Basałaj. Janusz Panasewicz jako ekspert. Janusz Gol. W ten sposób, proszę. Janusz Gancarczyk. Janusz Filipiak? Masz. Jeden mi wypadł. Janusz. Mój ukochany. Janusz Zieliński, nie ma takie. Mój ukochany. A czy może być wynalazca w ślizgu? Mój Janusz Korwin-Mikke? Nie. Mój najlepszy. Nie. Mój najlepszy. Miałem kurde w głowie. Bramka na mundialu, bramka na mundialu, drugiego. Janusz Kupcewicz. No, tak. Brawo. No mój kochany Janusz Wójcik. No. A Janusz, a, no tak. To już 7. Przecież. No widzisz, mogłeś mówić. Mało, no. Nie, ja bym nie poszedł w kierunku Basałaja i Panasewicza, nie? No szukałem wśród, wiesz, no. To Panasewicz tak... No miał być ekspert, nie ekspert, no w Polsacie regularnie występuje, prawda? To mogłeś, no i to mogłeś, no tak, no ale to wiesz, no to dzisiaj masz eksperta też. To, ale od statystyk. Ale nieważne, no ale jest. Program sportowy jest. Janusz Piechociński też mówi. To prawda, w zasadzie też no, można właśnie, było, jak najbardziej. Plus dwa, Kuba. I wyznaczysz. A możemy zobaczyć klasyfikację? Kowala trzeba chyba coś nie, no, ja tutaj ja trochę spokojnie zaatakować. Idzie do góry cały czas. To dla Wojtka coś dam. Panie Janusz, ja może ostrzegę zawczasu. Zejście poniżej progu 0 punktów, co jest rekordem, tak. Oznacza otrzymanie od nas pamiątkowego śmietnika. Ale poczekaj, aha, no dobrze, tylko że... Słuchaj, to jest interesujące. Ile, ile to miał PKB, Meksyk na armię? 0,5. To tam jeszcze jest. Zbliża się pan do PKB tego programu. Dla Wojtka Janusz Piechociński, osąd Twittera. Proszę bardzo. No, no. Rynek majonezu w Polsce jest wart. Ile wart jest rynek majonezu w Polsce? Panie Janusz, ale odwiesz ta dyskusja. Kielecki, prawda? Czy Winiary? Kielecki. Kielecki, to w ogóle nie ma czym mówić. Oczywiście. Teraz po tym numerze Nestle to w ogóle Winiary, passe. Można się pomylić o 25 milionów złotych? Nie, o 50. O 50? Oczywiście, bądźmy uczciwi. Dobrze, 25 to dla znawców o rynku majonezu. No. Czyli dobry majonez kupuje. Chyba lubi majonezik. Tak. No teraz akurat muszę jeść, ale ogólnie tak, Kielecki, zgadza się. Poczekaj, czy ile wart jest, jak mam to o 25, a mówią o 50? Ja się kręcę, co to będzie za suma?
Rynek majonezu w Polsce. No my jesteśmy pożeraczami, tym bardziej, że Wielkanoc się zbliża, to my zeżremy w ogóle tego majonezu. Ja nie wiem, czy... A ja nie lubię, wiecie? Ja nie, ja tak ci przypadam. Nie, no, obraź sobie. Polek kaczup. A tu przed świętami było pisane, więc... Tak. Chyba... Ale to chyba, ale jajka chyba bardziej na Wielkanoc. No, no tak, to tak, no, no mówię, że się tak zbliżają, tak? No to... No, są pamiętaj, jak... zawsze na święto musi ale, ale widać, twój się rozszedł. Tak, tak, tak. No, jak, wiesz... Chyba wtedy pisałem o tym, że... Sałatka owocowo-warzywna z majonezem. Bardzo no, jest pełna tajemnic. Żeby człowiek, no. Człowiek, żeby to wiedział, ile jest rynek majonezu. Co u nas ludzie... Pomożemy. O 100 można się pomylić. Milionów. Już ułatwiam. Ja idę tam w tą kwestię. A o 100 pół punkta. Nie, no nie zmienia się gry w czasie gry. No. Przecież sam pan to zrobił. Ale to ja jestem w innej sytuacji. Ja tu robię za margines, no, punktowy. Rynek majonezu w Polsce jest wart. Dobra, tak nie wiem. No, ale że pewnie nie znam się na gospodarce. No strzelaj go. Dobra, 2,5 miliarda. Oj, przesadziłeś. Dużo? To nawet no. Największe widełki no. Świata by nie pomogły. Razem z jajkami by wyszło tak? I jeszcze by brakowało. A. 650 milionów złotych. No, ale właśnie, no. Może dlatego, że jajkami majonez konsumuje. Gdyby były widełki 2 miliardy. Ale mimo to... A ile, bo nie wiem. 650. Zwróćcie uwagę, że to nie jest mała kwota. Bo pozornie to jest towar taki niszowy, tak? My mamy te 38 milionów, plus teraz mieliśmy 2 miliony Ukraińców, teraz będzie około 4 milionów cudzoziemców w Polsce stale przebywających, więc ten majonez jest jednak takim sporym produktem na tym rynku. Z jajeczkiem świetnym. Jedzcie majonez. Ale ostrożnie. Wyznacza? Dlaczego ostrożnie? Kuba, bo zapycha żyły. A. Co? Bo zapycha żyły. Wyznacza. Kuba. Ja dam dla pana Janusza politykę czy sport? Okej. Okay. No dobrze, to tutaj. Jak się uderzy w stół, to nożyce się otworzą i to piwo, co się wylało, trzeba wypić. Dostałem zapalenia kiszki stolcowej. Jestem normalnym mężczyzną, co prawda kobiety nie pchają się drzwiami i oknami, ale gdyby tak było, pewnie wykorzystałbym to. Kiedy pukał się w głowę, huk był tak duży na sali, że aż zagłusza moją wypowiedź, bo tam już oleju nawet nie ma. Co na mnie machasz? Słuchaj, nie, bo pokazuje, że znowu jest kiszka stolcowa. Czyli tak. Ty brałeś pod uwagę, że z tego najpierw to przygotowałeś, a później wykręciłeś rybus, tak? Mogło tak być. Tak było. Mhm, no widzę, że... Ale nie, tadem mi się podoba od razu. Kto tak? Był tak duży na sali. Wiadomo, że D to jest... Sej. To wielokrotny ten zwrot. Ciszej panie, bo tam już taki dziwny pogłos po sali idzie. Tak, ona taka malutka, że faktycznie. Andrzej Leppert. Tak, to jest sporo. To. Jestem normalnym mężczyzną, co prawda go nie pchałem się, ale gdyby tak było, pewnie wykorzystałbym to. To też mi wygląda na jakiegoś jurnego polityka, przecież sportowcy mają sporo ładnych dziewcząt w swoim otoczeniu. Ale działacze już nie mają. Często je zmieniają. A, no to działacz to jest, proszę pana, inna kategoria. No, nawet jak to jest były piłkarz, to już lata... To panie Jaszu, to co to mogło być ten hotel sejmowy, tak? No, bywały takie rzeczy. To jest takie zdjęcie, chyba z 2018 roku. Czołowy ówczesny parlamentarzysta leżał przed własnym pokojem, co się rzadko zdarza, kompletnie... zmęczony i zasnął na innym piętrze. Ja rozumiem, kiedy by zasypiał przed własnym pokojem, to by świadczyło, że spożycie jest poniżej 3 promili, a tu zasnął na innym piętrze, to spożycie było dużo większe. Kiedyś się mówiło, że niejaka Sandra waliła w drzwi Romana Koseckiego. Nie wiem dlaczego. Obstawiam, dostałem zapalenia kiszki stolcowej, bo to zapewne jest po wielkim wysiłku piłkarskim. Dobrze, to powiedział Maciej Szczęsny. Trochę wyciąłem z kontekstu, ale tak powiedział. Natomiast C powiedział Andrzej Lepper. A nie pan, a nie. Wyznacza pan, panie Janusz. No to idziemy nad rybusy części ciała, bo to trzeba zamordować tutaj. Tutaj trzeba, to jest dwuczłonowe. No jest ser. Woreczek żółciowy? Nie. Skojarzył mi się żółtym serem, no to mówię, coś żółtym, jak ty już tak wymyślasz.
Dlaczego woreczek, to nie wiem, ale to... Ale serię z dziurami, to może chodzić o te dziury. Nie pal przy mnie. Tutaj trzeba się skupić. To nie jest chyba, ale to nie, to już nie, będę, nie będziemy tutaj chodzić, że jakaś choroba czy coś. Nie, 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 nie zapalenie. A kiszka stolcowa też nie ma choroba. Ale nie, właśnie mówię, ale wiesz, tutaj mówisz zapalenie płuc, nie? Ale... Nie, nie, nie. Część ciała. No, zapalenie płuc. No właśnie nie, no to właśnie, ale żeby, wiesz, u ciebie... Czyli trzeba skupić na jednym ze słów, które są na tym grafice i połączyć z serem. Osierdzie. Nie. Ale doceniam. Po co jest to mnie? Odpowiem. Jest to podłużna część ciała. Tak. Przywodziciel? Nie. Co? Nie wiem, przy... się skojarzyło, to powiedzie. Wiesz, nie. Pamiętaj, że to może być ser, a może być, nie wiem, mentaler albo jakiś jeszcze... Nie, chodzi o ser. Ser tylko, no dobrze. Ale panowie, 10 sekund. I podpowiedź. Podpowiedź jest taka, że... Już ci powiedział, to jest część ciała podłużna. Podłużna. To jest część ciała... I teraz kombinuj, co ty masz podłużnego w ciele. Z paznokciem. O, ekstra. No to wiesz, no. Palec. 10. Palec. Serdeczny. Tak jest, palec serdeczny. Ojej. Kurczę. No bo jak powiedział z paznokiem, a to było pal, nie pal, pal, no to, to zamiast palec, sera daliby później... serce i by było nam łatwiej, a zamiast papierosa palec. No tak, ser jest, tak. Od razu byśmy byli w przodu. Najważniejsze, że deczne tam było. Nie? Wyobraża pan sobie, co robią w takiej sytuacji widzowie? Każdy tam ma przed sobą jakieś soczki, jakieś przegryzki i tak dalej, jakieś owoce. No, straszne rzeczy mogą się tak dziać przed telewizorem. Czuję, że oni nie oglądają tego quizu przy owockach. No, to jest napoja. Wyobraża pan sobie, jak pusta butelka po piwie może daleko upaść? No tak. Na przykład. Rybu spod tytułu. Szczególnie gdyby rzucał nią Eugeniusz już kłopotek. Ja zwracam uwagę, że w tej chwili modne się stare zasoby piwne utylizuje się w ten sposób, że daje się w wariancie 1 plus 1, 1 plus 3, albo 6 plus 12, albo 24. Bo nie wiem, czy wiecie, ale dramatycznie spadło spożycie piwa w Polsce. Tak. W zeszłym roku wypiliśmy statystycznie 93 litry, a byliśmy już 99. Przyznaję, że ja jestem temu winny. I ja też, no i dlatego o tym mówię z taką otwartością. Ja właśnie tutaj nadrabiam, muszę za was nadrabiać, widzisz? No ale to wiesz, ja już powiedziałem, że już, to już 10, ja już dekadę nie piję piwa, to wiesz. Jak skończyłem 40, stwierdziłem, że już... I to odbija się to na przykład bardzo mocno na tych podstawowych gatunkach, bo bardzo dobrze do przodu poszło bezalkoholowe, co trzeba pochwalić, prawda? Ale niektórzy piwosze z góry mówią. Po drugie, że Azja zainteresowała się polskimi firmami, piwami kraftowymi. To jest ciekawe, że zaczynamy powoli sprzedawać. Proporcje na razie są dla nas niekorzystne. Czesi pociągi, my pojedyncze palety czy pojedyncze kontenery. No ale wynik 93 to jest prawie załamanie rynku. I mistrzostwa mogą to odbudować. Właśnie, teraz apel do widzów. Weźcie się w garść, bo ja sam wszystkiego nie zrobię. Jan Mazurek. Wyznacza. Ale kategoria... jeszcze ładną podpowiedź dałeś. No i jeszcze odpowiedź jest w jednym z tych słów, które są napisane. No, no tak, bo teraz kombinuj. Pal z sercem, nie? No jestem serem. No, tak, serem. Sensem. Janusz Piechociński, osąd bohatera, nie, osąd Twittera, dla Kuby Białka. Dobra, no. Jaki słodziak był najpopularniejszy w Biedronce? Sarenka Hania, Jelonek Stefan, Ryś Witold, Alligator Rex, Kangur DJ, Jesiotr Andrzej. Co może być słodkiego? Ja nie kojarzę tych słodziaków. Nie, to były takie
No tak, tak. Bardzo ładne to wiem. Dostawało się zbierając punkty. Tak, tak, no. Ale konkretnie nie kojarzę, nie potrafię ich przypisać. Ma pan dzieci? Nie mam. No gdyby pan miał dzieci, to na takie akcje te dzieci po prostu są tak bezlitosne wobec rodziców, że muszą mieć pełen zestaw, że hej. Tak, do innego sklepu wtedy już nie można iść, no, tak. Dopóki się nie... Tak, nie całej kolekcji. Oczywiście. Dobra, Ryś Witold. Nie, niestety. Nie. Panie Januszu, jak to? No, Sarenka Hania. Sarenka Hania, Sarenka. Oczywiście. No tak. Zdanie. Nie doceniłem Sarenki. Pokażmy klasyfikację. O! No, no. Jakby było 1 na 1, to bym z Kowalem zagrał, ale że nie ma 1 na 1, to dla Kowala co jeszcze zostało z kategorii? Na przykład mundialowi rywale są jeszcze? Nie ma rywali, nie ma Legii i a reszta jest. Opinie uniwersalne dla Kowala. Proszę bardzo. Mamy nieprzyjemnych dla nas, niewygodnych przeciwników, zwłaszcza jeśli chodzi o reprezentację. Jesteśmy na mistrzostwach i oczywiście naszym podstawowym celem jest to, żeby zagrać więcej niż 3 spotkania. Do tego będziemy dążyć i do tego się przygotowywać. Które euro? 20, 16, 12 czy 8? Czy kiedyś na euro mieliśmy wygodnych przeciwników? Nie, nie, ale 12. Ale jeżeli jest tu 8, no a mieliśmy Chorwację i Niemców w grupie, no i jeszcze do tego gospodarz Austria. Bo jesteśmy na mistrzostwach, to jest to, że więcej niż 3 spotkania, do tego będziemy dążyć, do tego się przygotowywać. Żeby ktoś powiedział, że nie przyjedzie. Czy mógł to powiedzieć na Euro 2020? No nie, no powiedzmy sobie jasno, no Sousa nie wiedział, czy są dla nas nieprzyjemni, czy niewygodni. On w ogóle poza papieżem to nic nie wiedział o naszej futbolu. No, ale uczył się. Nie zdążył. No, bo to trwa, to jest proces. Ja kończę 50 w tym roku i dalej się uczę, także no, całe życie trzeba się ten, to nie jest tak. Nawet od Paczula się wielokrotnie uczę. To miłe. No, wiesz. A raczej tych złych rzeczy. Uczysz się, czego nie robić w życiu. Nieważne. 16. Nie no, już na Wałka był. Smudacz, tą powiedzieć. Mamy nieprzyjemnych, dla nas niewygodnych. Czy Czesi byli dla nas nieprzyjemnym? No, tak się mówi. Czy Rosja, czy Grecy? Jak się okazało, byli. Nie, to ja wiem, jak to się skończyło, tak? Tylko czy ktoś przed... No, nieprzyjemnych dla nas, niewygodnych zwłaszcza. Ale moglibyśmy zaśpiewać tym Czechom w odwecie. Czesi, nic się nie stało. Tak, moglibyśmy. No. Ale nie będziemy, bo stało się. Bo nie pojechali. Bo nie pojechali. No dobra, Pawełku, no. Umówmy się tak, że mam zadymę pomiędzy Smudą a... jak to się nazywa? Rozumiem. A Benhakerem. Ale że w tym, chyba w tej kategorii już był Smuda, już był Nawałka i już był... teraz był jakąś prezes, tak? Dobra, Benhaker. Źle. Źle? Chodzi o Euro 2020 i o Jerzego Brzęczka. O chuj. A Jerzy Brzęczek uważał za trudnych rywali Szwecję i Słowację, czy Hiszpanię? No wiesz, ale pamiętaj... Szwecję i Hiszpanię, bo wtedy ty znał tylko dwóch. Aha, okej. Okay. Bo Słowacja dopiero wygrała baraże. 100% trudnych rywali. No i zobacz, no. Czyli ja dalej wyznaczam. Czy jeszcze jest jakaś kategoria taka personalna, że można ją wskazać kogoś? No tak. Opinie dalej chyba. Ale nie, opinii już nie ma. Tak? Osąd Twittera, polityka czy sport jeszcze chyba jeden? No to polityka czy sport dla byłego premiera. Czy ktoś widział kiedyś, żeby koń wręczył kopertę weterynarzowi? W Gliwicach. Nawet jak będę miał po tym filmie cały tłum gejów przeciwko sobie, to jakoś to przeżyję. Gówno mnie to obchodzi. Nie jest mdła ani letnia, ale pieprzna i gorąca. Mój przyjaciel to największa obraza. To podobno gorzej niż powiedzieć rywale przeciwpowodziowi. Ta koperta z weterynarzem to raczej bardziej polityczna niż sportowa. Chociaż znając perfidię prowadzącego, to mogą być takie ukryte różne te kwestie.
a koń wręczył kopertę. No, może to przy okazji wątków antykorupcyjnych w polskim piłkarstwie gdzieś się pojawiło, bo to przecież człowiek nie wręczał, tylko konie. Na pewno B to nie jest tutaj, nie pochodzi ze sportu. Jest mdła, a nie letnia, ale pieprzna i gorąca. Idę w to C, nie jest mdła, ani letnia, ale pieprzna i gorąca, bo piłkarzom tego typu to może pójść. Niestety to zła odpowiedź. No. Prawdziwą odpowiedź jest odpowiedź B. Nawet jak będę miał po tym filmie cały tłum gejów i tak dalej, powiedział to Zbigniew Bonik. W jakim filmie? Jakiś był, nie pamiętam, w niemieckiej telewizji czy w jakiejś, puszczał jakiś film z jego wypowiedziami. To go poruszyło jednym słowem. Poruszyło go. C to był Artur Zawisza, A to był Janusz Korwin-Mikke, a D posłanka Synysz. Jedzie pan po skrajnościach. Jadę. I walimy w lewo, i walimy w prawo. Słusznie. Tylko nie walimy w PSL dzisiaj. Nie, nie, jak to nie? No, tam były te sojusze i też to mocno. A to trzeba się umieć ustawić. No. No, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. No, siadłem w środku. Janusz Piechociński, osąd z Twittera. A to prawda, bo pierwsze, co pan zapytał, z kim będę w drużynie? Tak. Wygra nasz koalicja, tak. Chciałbym zacytować klasyka. Tak jest. Janusz Piechociński, osąd Twittera dla Kowala. Roszczenia Andrzeja Sapkowskiego wobec CD Projekt S.A. stanowią po tej grosznej cenie skupu równowartość 72 tysiące tony kartofli, 80 tysięcy ton selera, 68 tysięcy ton cebuli, 100 tysięcy ton szparagu. No, no. Coś na ten temat tam dawałem tak, wcześniej ja, do zrozumienia. Wiem. Wiem, bo ja gdzieś to zauważyłem, a że kocham, dobra, ja nie będę się długo zastanawiał, szczerze powiedziawszy, walę w tą cebulę. Tak jest, bo dokładnie. Tu pan Janusz sprytnie nawiązał do cebulaków, prawda? Tak, oczywiście. Brawo, dobrze. Ale uwielbiam cebulę, to wiesz. Ja też uwielbiam cebulę. Mogę, panie Januszu, jeść cebulę jak jabłko. No, zdarza się, polecam, bo mamy ponad 1 100 000 jeszcze tysięcy jabłek chłodniach i gigantyczny problem. Czyli nie dość, że nadrabiam piwa, to jeszcze cebulę. Tak? I jabłko też. Tak, właśnie do jabłka byś mógł zrobić. Czy można te jabłka na jabcoki? Można i stąd jest. I pijmy jabcoki, czy nie? Stąd jest prośba i apel ze strony sadowników, tej jednej z najnowocześniejszych polskich branż rolnictwa, o to, żeby było tak zwane zdjęcie z rynku, czyli przerobienie, bo w tej chwili sytuacja jest następująca. Przemysł jest między 55 a 65 groszy w skupie. To jest jabłko, które idzie na przykład na koncentrat, gdzie jesteśmy drugim producentem i zarazem eksporterem po Chinach. Ameryka nas wyprzedza w produkcji koncentratu, ale mniej eksportuje. No a jabłko takie do eksportu jest dzisiaj po złoty 15, złoty 30. Nie ma kto wziąć, a głównym odbiorcą kto jest? Polskiego jabłka za granicą? Białoruś. Nie, była, teraz jest Egipt. A czy ja mogę iść ewentualnie kupić kilogram po złoty 15? Tak. Sprzedadzą? Sprzedadzą. Adres poproszę, idę zaraz po to. Dostarczą nawet do domu, jeśli pan zamówi co najmniej 200 kilo. O, i mniejszej co trzymasz w piwnicy? Czekaj, to wtedy musiałbym jakieś pewnie drożdże jeszcze. No, bo generalnie sadnicy się obrazili na jedną sieć, nie wymienię, bo nie jest sponsorem, więc słyszycie sieci. Jak będziecie sponsorem, to wtedy mogę wymienić jako analityk rynku, że wprowadzona cena po złoty 49 za kilogram doprowadziła do istotnego spadku sprzedaży w dobrych cenach. Kowal, zastanów się. No. Ale polecam polskie jabłko, bo jest nie tylko dobre. Czyli przyszło mi, nie zapłacę to ile? Złoty 40, tak? Tak, tak. No to teraz pójdę do sklepu, kupię złoty 40 i jedno jabłko. W promocji. Ale jedno. Nie, no jedno. Jest za złoty 41, no gdzież? Bo 3,40 są świetne jabłka. Ale ja takie biorę najmniejsze. Takie. Kowal, to jest jabłko z wieczora i nie ma doktora. Kowal. Takie spleśniałe promocje. Odkrają kawałek i już jest dobrze. Wyznacza Kowal. Ja wyznaczam. Jabczarze. Ale ja nie wiem co, halo. Już chyba nie ma tych personalnych. Czyli to nie, są. Dawaj, dobra, to nie osoby wiem. Osoby teraz jeszcze są. Nie wiem. No. Tak? Tak. Jeszcze jest Twitter. Dwa jeszcze są. No to nie, no. Ratujemy pana Janusza. No, no chyba pan Janusz będzie wiedział, co tam. No, mogę nie wiedzieć. Jak się dużo wpisuje, to...
Co pobudza fale mózgowe? Cebule, orzechy, banany, szparagi. Wszystko orbituje wokół tej cebuli, tak? Orzechy pobudzają fale mózgowe, tak jest. No przecież, i dlatego widzisz? Polecam. Kowal, my i mało orzechów jemy. Nie, właśnie nie, ja teraz jem mnóstwo. No. I to jest dobra wiadomość, polecam. I zobaczmy, czy to się potwierdzi w punktacji. Nerkowce, brazylijskie, wszystko. Faktycznie, Kowal je ostatnio dużo orzechów, ma 10 punktów. A ja nie jem i też mam 10, to wiesz, to samo, więc... Ty masz głowę jak orzech. Tak. Pan Janusz przyjmuje pałeczkę i do wyboru są jeszcze kategorie rybusy, Najman i osąd Twittera. Nie, no to jedziemy w te rybusy, bo to trzeba wymordować te części ciała. Proszę bardzo. Kurczę. To wychodzi na Ferrari. I skupiałbym się na marce. I na czerwieni się skupiamy. Na tym, czym się skupił, czym to jest? Czasami jest jakieś osierdzie tym razem? No to, nie, no rzucam, no bo jest serce, no to... Czerwone krwinki pomogą, no. Też. Nie. No, paczula, tutaj wszystko może być. Pasuje rozrusznik serca. Jedno słowo, czy... Jedno, czy jedno słowo. Jedno słowo. Może okrężnica. Co? Okrężnica. Nie. To dałbym okręt wtedy. No wiem, ale... No, no od razu byś dał okręt. Na pewno, no to właśnie. Uh-huh. Jest to część ciała w górnej części człowieka. Górny parametr. To jest, zamiast pomagać, to jeszcze przeszkadza. Myślenia. Tak to błądziliśmy po tych bezdrożach, braku inteligencji w patrzeniu na te dwa zdjęcia. I ta podpowiedź powoduje jeszcze większy tak. Ja tylko sobie zadaję pytanie, jak wrócę, to nad tym popracuję. Skąd redaktor ściąga te rzeczy? Przecież to nie wymyśla sam. Wymyśla sam. Ja się wydaje, że on znajduje jedną rzecz, a później doszukuje się jakiś taki właśnie... No to, tak, tylko że on to robi po piwie, a my nie pijemy. Nie, zaprzeczam. Wczoraj rzeczywiście po piwie, natomiast 0%. Tak, ostatnio mu kupowałem nawet. Aha. Raz drzewkę zero. To dla mnie się popatrzyli w sklepie, no ale co zrobić. Co ty się przeżegnałeś? Nie, szukam w górnej części ciała i kojarzę. Tak po kolei, tak? Nie, bo ja już wiesz, to biorę tak. Kier, król, karta. Bo to karta może być. Nie. Co, kartę masz w ciele? Ale nie, no coś z tym związanego, no wiesz, mówię, bo dlaczego to musi być kier, czerwo, król, karta, no coś z tym. Ostatnia podpowiedź, tak określa się ludzi sporej budowy ciała, którzy stoją często na bramkach w klubach nocnych. O, oj, w ogóle mi zamieszałeś teraz, żebym to skojarzył. Kark? Tak jest! Kark! Kar i kar. To zabawa lingwistyczna. Ja się z kafarem tam już. Kuba daje punkt i wyznacza. Chyba dwa Najmany i dwa razy osąd Twittera. Powiem ci, ten samochód i król kier z karkiem mi się tak będą kojarzyły całe życie teraz. Dajmy Najmana. Dwa Najmany i jeden. Tak. Okej. Okay. Jak najwięcej reprezentantów Polski, którzy grali w Legii? Trzech. Albo grają? No pięć. Jak poczekaj jeszcze raz? Reprezentanci Polski, którzy grają? Sześć. Albo grali w Legii? Sześć po raz pierwszy. Siedem. Osiem. Trzeba walczyć, tak? Panie Janusz, pan jest legionistą. Ja się jestem, tylko tak z tymi 9. specjalistami to nie tak łatwo. A 9. Bo oni jeszcze sięgną do czasów przedwojennych. 10. No. 11. 11. 12. No. 13. 14. 15. No to już tak, że może się pogubić przy wymienianiu w 60 sekund. Przy 15. Na razie wychodzi 1 na 4 sekundy też nie tak. Ale walczycie o pierwsze miejsce teraz, Kuba z Kowalem. No zobacz, bo nie pamiętam klasyfikacji. Czyli to musi być tak zwany piłkarz, który był w Legii, ale nie musiał być z Legii powoływany, tak?
Chyba, bo tak, tak, trzeba je sprawdzić. U, to równo jest. Janek, ty też masz okazję. No ja już postawiłem na to swoich 10. To już tam 15 to wolę im dać, oni tego nie wymienią tylu. Znaczy, wymienią. Wymienią pewnie więcej. 15 ale po raz pierwszy. Czas jest ważny. Po raz drugi. Dobra, ja pasuję. Po raz trzeci, sprzedane, minuta, czas. Liczymy. Start. 15? Mhm. Brechtczy, Stachurski, Dejna, Gadocha, Ćmikiewicz. Fedoruk, Pisz, Kowalczyk, Jałocha, Jędrzejczyk. Wszołek, Rzeźniczak, Boruc. Można było grać jednak. Pół minuty. Pazdan! 13. Jak? 13 dopiero? Mhm. Nie, nie. Roger Guerreiro. No co? Saganowski Marek. Tak. Ładnie. Plus 2. I wyznaczasz. Od razu szedłem w czasy 70-tych lat olimpijczyków, naszych mistrzów. I wyznaczam. Mhm. No dobrze. Wyrabiałem się minutkę, tak? No tak, dostałem punkty. Brawo. No tak, żeby nie ten czas, to troszeczkę bym nie wracał do tych czasów tutaj z Borucem już tutaj, bo tam. Jak mamy. Rybus z części ciała jeszcze pewnie nie jest. Jest nie ma jeszcze. Nie ma już, jest Najman i co jeszcze mówiliście? Osąd Twittera chyba. Osąd. No to dla gościa specjalnego, panie Januszu, proszę uprzejmie. No i co tam jest? Dalone wysyła 5000 krów do rzeźni, do Afryki, na Syberię, do Polski, w kosmos. Banalne, do Afryki oczywiście. Nie? Panie Januszu. Było w kosmos? Na Syberię. Na Syberię jednak. Coś. Patrzyłem na to, bo tam była też taka akcja związana z Kenia, Uganda i Tanzania. A na Syberii? Dla południowego Sudanu. A niestety. Panie Januszu, widzicie? Portal farmer.pl. No. Danone wysyła 5000 krów na Syberię. No. I się dziwicie, tak i się dziwicie, że są dzisiaj stygmatyzowani. To prawda. Minus punkt. No czyli ostatnia została co? Licytacja, tak? Tak. No. Jeszcze może zobaczymy klasyfikację, czy coś się może zmienić w tym układzie. Chyba jak z Kowalem też może być. No nie, no 12. Ale umocnił pozycję. A no właśnie, a takie 4,5 PKB to co to? No, 4,5 tak planowaliśmy, że może być jeszcze przed tym wszystkim w tym roku w wyniku rozpędzenia konsumpcji, no ale zanosi na to, że nie będzie. I raczej idziemy w stronę poniżej 3. A może być jeszcze gorzej. O, jak najwięcej piłkarzy, którzy zagrali w naszym ostatnim meczu z Argentyną. Dwóch. Ile pomyłek jest? Jedna. Czyby tam grali. Nie no. Trzech. No, czterech. Czterech raz pierwszy. Wygraliśmy wtedy 2-1. Mecz przy Łazienkowski z trzecią Argentyną. Tak, z Cabralem. No to wiem. Bo jak mieliśmy grać z Argentyną, to wszyscy szukali Messiego, ale w tym całym zgiełku od lotniska po stadion przy Łazienkowskiej nikt go nie zauważył. Czterech po raz drugi. Dobra, pięciu, ryzykuję. Pięciu po raz pierwszy. Jezu, z Franciszkiem Smudą tam naprawdę mógł wyjść każdy. Pięciu po raz drugi. Pięciu po raz. To nawet nie wiem, czy bramkarza trafiłbym, no ale dobra. Trzeci. Raz. Sprzedane. Minuta, jedna pomyłka. Czas start. Paweł Brożek. Adrian Mierzejewski. Grzegorz Wojtkowiak. Mhm. Artur Jędrzejczyk. Okej. Nie rozumiem, Grzegorz Wojtkowiak. Jakub Wawrzyniak. Mhm. I jeden został. No i to już będzie totalny strzał. Ten bramkarz.
Kto tam mógłbyś na bramce? Nie, nie, bramka, za dużo bramkarzy, nie będę tutaj. No już błąd popełnił, tak, bo tak tu można byłoby strzelać, nie, bo tam... Umówmy się, ale... 30 sekund. Ale też bym się bał postawić na tego jednego. Nie wiem, czy dwóch nie zagrał w tym meczu. 10. Nie wiem, Peszko? Nie. Minus 2 punkty. A kto tam jeszcze grał? Czy mógł tam grać? Czy Fabiański Szczęsny? Wojciech Szczęsny. O. Ale Jakub Błaszczykowski. Błaszczykowski zagrywa się. Robert Lewandowski. Łukasz Piszczyk. No nie, brałem ich pod uwagę, tylko brałem też, że wcześniej tak. Może mógł być to być drugi mecz i biorąc pod uwagę ta trzecia reprezentacja Argentyny, bo ja kojarzyłem ten mecz, tylko że właśnie czy tam do końca graliśmy tym ważnym składem, tak? Bo... No ja właśnie kojarzyłem, że to jakiś drugi garnitur występuje. Nie, tylko, tak, tak, ale wiesz, przy Smudzie trzeba było brać pod uwagę, że jest jeden z tych dwóch bramkarzy. Nie, to był bardzo mocny skład jak na Polskę. Zobaczmy klasyfikację. Wygrywa Wojciech Kowalczyk. Brawo. O, leż, panie. Wielka forma pana Wojciecha Kowalczyka. No, słuchaj, w takim odcinku z panem Januszem, tak. Za chwileczkę odpalam, wiesz, i na Twittera. Cały kosz. Dobra. Wojtek, to jest dla ciebie nagroda? Dobra. No. Brawo. Od razu dam ci frytki. Brawo, Wojtek. Tak. Brawo. Poczekaj. Wiesz co, to jest tak świetne mięcho tutaj, a ty mi zacząłeś od frytek, które też są świetne, ale mogę najpierw mięsko, a później frytki? Tak, oczywiście. Mogę połączyć to? Tak. Mięsko zjedz, ziemniaczki zostaw. Tak, ależ zapach. Uspokajam ziemniaki, to jest klasyczna pyra wielkopolska, tam jest duża są produkcja, a kurczak pochodzi, może pochodzić z całej Polski, polecam. Jesteśmy liderem europejskim w produkcji kurczaka. To tak jakbyśmy zdobyli Mistrzostwo Świata, nie? I zamiast... Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Tak jest. Ale to już w listopadzie czy w grudniu? W grudniu, tak? Cześć, bo tutaj to jest czyste, ładne. Nie no, 21 mistrzostwa się zaczynają w Janusza. O. Ciągniemy to do Mikołaja w grudniu. W mecz finałowy. Prezent na święta. Na Barburkę i Mikołaja. No i naprawdę dobry czas nadchodzi. Pytanie jeszcze będzie do widzów. 5 najszybszych osób, którzy napiszą w komentarzu pod filmem, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Kartofla, wygra ten voucher. O Światowym Dniu Kartofla poinformował mnie pan Janusz kiedyś na swoim Twitterze. I może się to sprawdzić. Światowy Dzień Kartofla, kiedy obchodzimy. Pawełku, ważny dzień. Pawełku, już? No czekaj, jeszcze raz pożegnam. Ale bo to styknie. Wiesz, jak to jest smaczne, jak jest ciepłe? Dobrze, jak jest bardzo ciepło, jak jest gorące. Możesz jeść. Dobrze, możesz jeść. Panie Janusz, mam nadzieję, że fajnie się pan bawił z nami. Jasne, no zająłem zaszczytne miejsce, które wskazuje, że jak odwrócimy tabelę, znowu jestem na czele. Czwarte miejsce, najgorsze dla sportowców. Panie Janusz, umówmy się tak. Ja wygrałem, pan jest ostatni, ale jak stworzymy koalicję... Ale proszę państwa... To macie większość konstytucyjną. I tak wychodzimy do przodu, dlatego że ta cebula... za ten CD Projekt, to był strzał w dziesiątkę. Umówmy się tak, jeżeli ja wygrałem, a pan jest ostatni, robimy koalicję i ja sobie usiądę w domu z tylnego siedzenia, pan zostaje premierem. Nie, ja już do polityki nie wracam, ale z wielką chęcią podawałbym piłki na jakiś mecz. Nie chodzi o politykę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Janusz Piechociński, gościem specjalnym, Wojciech Kowalczyk. Dziękuję. Jakub Białek. Dziękuję. Jan Mazurek. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Hej. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka.